Witam w zasadzie w pierwszym odcinku z 33 tego wezwania. Mainstream nie wróć. Jak można się spodziewać, po tej, bo nazwie tej podserii, podpięto się pod serię, playlistę mainstream. Może pod mainstream różne jest taka playlista ale generalnie też są po prostu marki mainstreamowe. Wydaje mi się, że pod mainstream różne, ale będzie też w niemal osobna, właśnie seria, playlista. Mainstream nie wróć. Zaplanowane będą. W formie premier 33 odcinki, dzień po dniu. Dzisiaj nagrywam pierwszy. W... Wstawię to w taki sposób, jak zrobię sobie mikro Czyli, jeżeli, przypuśćmy, jutro uda mi się nagrać kilka filmików, to mogę coś takiego zacząć. W mainstreamie wróć. Tak naprawdę to nie będzie tylko na zasadzie powróćcie, unikaty o różnych unikatach ogromnych perłę, perłach mainstreamu. To będzie też na zasadzie odczarujmy ten mainstream, mainstreamie wróć, wróć jakości mainstreamu, również w formie perełek z w miarę aktualnego, dostępnego mainstreamu, z nowości mainstreamu, że takowe się będą pojawiały i coś takiego uznam za sensowne. Czyli to będzie yy, oscylowanie wokół różnych kwestii mainstreamowych, tych wycofanych, tych yy, późniejszych, nieaktualnych, nie ale takich dostępnych, yy, nie na zasadzie ciężko dostępnych unikatów, ale też na zasadzie Aktualnego mainstreamu sprawdzania. Także myślę, że pobawimy się tym tematem przez 33 odcinki. Na odcinek numer 1 wybrałam zapach, do którego mam ogromny sentyment, którego jeszcze trochę mililitrów mam, który uważam za perełkę tej marki, marki Yves Saint Laurent. To jest jeszcze w zasadzie dawna wersja. Wcześniej było jako szampan, też były różne wersje, później jako Iwres, Ja mam to właśnie jako ivress tej dawnej szacie, później jako ivress tej nowej, chyba są nawet dwie nowe szaty. Przede wszystkim jest to zapach z retro duszą, z siłą, taką elegancją, musowaniem, szampanowością i owocowością, taki szampanowy, owocowy szypr. Jest wyczuwalny aspekt taki szyprowy, głównie na przykład mech, ale też oczywiście są te aspekty takie, jak wspomniałam, szampanowe, musujące. Ten szampan jest bardzo intensywny, wręcz eliksirowy. Trochę słodszy, trochę skontrastowany, trochę coś takiego głębszego, musującego, trochę świeższego, trochę wytrawniejszego, ostrzejszego. Aspekt lekko taki korzenny, tam jest anesz, też jest wyczuwalny z kwiatów, faktycznie po ta róża troszeczkę yy, i ten goździk. Z owoców, momentami to jest takie bardziej świeże musty, są tam takie bardziej lepkie, brzoskwinia, yy, nektarynka i morela. W pewnym momencie faktycznie mam wrażenie, że skorka bardziej czułam brzoskwinie, po aplikacji bardziej, tak jakoś oświadczam sobie ten zapach nektarynkę. Lekko morele też i lekko trochę takie słodsze liczy również, natomiast generalnie to jest dla mnie taki... Ładnie, stylu lat 90. Yy, Owocowo-szampanowy, yy, taki yy, dość noszalno-współczesny, ale z taką duszą retro-szampan. Yy, bardzo esencjonalny szampan. To na pewno nie jest szampan na zasadzie takich szampanów, które mamy w niszy, które bardziej na stronie takiego świeżego szampana owocowego, wytrawnego, w stronie różowości musujących. Tutaj jest bardziej taki owoc zawarty w 100 lat 90. Ogromna perełka, esencjonalność I wiele różnych niuansów można doświadczyć w tym zapachu Ja sobie mocno zaaplikowałam go teraz na nadgarstek Bardzo lubiłam ten zapach nosić, zwłaszcza jesienią Jakieś właśnie poszczyki, beretki To jest taki właśnie zapach przynoszący na troszeczkę w dawniejsze dekady. Na pewno z owocowością taką z lat 90. zeszło się z taką ładną, właśnie taką w stronę tej dekady, owocowością w stronę brzoskwiny, dlatego że te brzoskwinie późniejsze w mainstream to są takie właśnie jakieś landrynkowe, syntetyczne, nieudane. To jeszcze ma taką właśnie gęstość, esencjonalność i jakość, tą inność, tą charakterystykę lat 90. Ale bardziej to faktycznie idzie w pełni w stronę nektarynki, jednak, czyli tej konkretnej, konkretnej że tak powiem, um, w odrębnionej bo jednak to brzoskwinia, ale taka um, ta brzoskwinia, o której się mówi, że taka bez tego meszku jednak troszeczkę inny jest to mi tak samo jak jemy, tak samo w tych perfumach um, co jeszcze mogę powiedzieć, faktycznie pamiętam taką kwiatowość, lekko y, w stronę różana, no, tylko taką goryczkową, czyli właśnie powiedzmy w stronę tego goździka teraz tak sprawdzam, bardziej bym powiedziała, że goździk niż róża e, takie esencjonalne, trochę balsamiczne, benzoesowe Tło, trochę ten mech, strona takiej właśnie owocowej szyprowości, naczyć ta szampanowość, musowanie, esencjonalność, z tym wszystkim i y, zawiesistość, i słodycz, i musowanie, i cierpkość, i wytrawność, i lekka gorycz, ale to wszystko jest takie bardziej w stronę gładką i słodszą. Esencjonalny, emocjonalny, bardzo kobiecy i taki można się nad tym zapachem naprawdę y, rozpłynąć. Także ogromna perełka. Zresztą uważam, że nie jedyna, jeżeli chodzi o markę Yves Saint Laurent. Sprawdziłam one w tych nowej szacie są dostępne na przykład na flakonie, czyli sprawdzone miejsce w zasadzie jako 4 zł zamitek, że myślę, że to jest dobra cena. No jak sprawdzałam, jak one wróciły w tej nowej szacie, tak jak wróciły też Imof Again czy Y, to ten In Love Love dosyć zbliżone i wreszcie też mi się tak wydawało, że jakby to może nie mieć takiej gęstości, ale to nadal będzie bardzo ciekawy zapach mainstreamy, na który warto. Polować, warto sprawdzić, warto zdobyć. Także myślę, że również tej nowej szacie warto, ponieważ takiej szacie jak ja mam, myślę, że będzie ciężko. Gdybym ja chciała zapas, to pewnie to pewnie by było raczej mauralny. Bardzo ładny flakonik, ciekawy kolor płynu, fajnie z tym takim tutaj, tą otoczką. Wszystko tak naprawdę fajnie wykonane. Całościowo ten flakon mi się wizualnie, estetycznie bardzo, bardzo podoba. To jest taka Szkoła, zapachów lat 90. to są te piękne unikaty mainstreamowych marek. Nie bez powodu na niektóre unikaty na przykład Diora, Dolce Vita w dawnej wersji, Dior w dawnej wersji, czy niektóre unikaty właśnie Yves Saint Laurent, Guerlain, Givenchy. Po prostu swego czasu polowałam, bardzo się cieszyłam, jak zdobyłam właśnie te dawne wersje tych Diorów. I mam ogromny sentyment do tych perełek mainstreamu, do tych dawnych wersji. I faktycznie one, aż, aż żal po prostu to używać, ale to jest tak właśnie yy, tak, jak teraz sobie po prostu odświeżyłam, to są takie niesamowite emocje. Przeniosłam się w czasie, jak używałam tego zapachu, jak niesamowicie on mi wówczas też przenosił. Yy, I to był taki zapach, który po prostu człowiek się czuł z takim właśnie jak taki klimat retro, by nam towarzyszył, właśnie tak pięknie się komunikowała się z tymi baretkami moimi których mam pełno, z tymi płaszczykami, takimi, właśnie ta aura takiej nostalgicznej jesieni, on ma w sobie bardzo dużo emocjonalności, bardzo dużo takiego nostalgicznego charakteru, tej nostalgiczności, w ogóle powiem tak, i w ogóle takiej aury, takiej innej aury, innego typu owocowości. Przebogaty, bardzo zmienny, wieloniuansowy, esencjonalny, parametrowy i po prostu człowiek to też czuje, to po naprawdę się przenosi, przenosi się do tych lat 90, przenosi się też w ogóle dalej, po prostu. Taka retro dusza, ale właśnie z zawarciem tej esencjonalności i tego klimatu lat 90. Ta owocowość w takim stylu. To po prostu były inaczej robione owocowe zapachy. To były przebogate zapachy, yy, które miały pięknie to wszystko skomponowane. Po prostu teraz w współczesnym mainstream, gdybym widziała taki zestaw nut, bardzo bym się obawiała. Yy, a takie zapachy właśnie jak te Yvresse w tej wersji, dawny szampan, one pokazują, że takie zbiory nut tworzyły przebogate, esencjonalne eliksiry, wyjątkowe eliksiry. Z takich unikatów Yves Saint Laurent mogę powiedzieć, że udało mi się ostatnio zdobyć wylimitowanki Paris. Udało mi się zdobyć, nie tylko będę odbierała jeszcze inne. Wracam do tych różnych unikatów mainstreamu. Część unikatów mam, miałam udało mi się zdobyć. Y, tą dawną, dolczewite dawnym to już jakiś czas temu dużo, dużo dawniej zdobyłam, ale bardzo długo polowałam, ustalałam te kody, tak mi na tym zależało, żeby trafić do odpowiednie wersji, trafiłam tą upojną Dolce Vita i tą piękną wersję dawną y, Dune. Y, jest wiele tak naprawdę nieodżałowanych zapachów y, i w Laurent, Nie chodzi tylko o reformulację, ale w ogóle o wycofanie tych zapachów poznikały były różne wersje, poznikały wszystkie wersje. Y, Mam sentyment właśnie do tych limitowanek Paris. Yy, w tym momencie trzymam. Yy, miałam kiedyś jeszcze inną, w sumie miałam styczność z kilkoma jeszcze innymi, także one mają dla mnie jakoś taką różową, sentymentalną, wyjątkową, kobiecą yy, Aurę, Jakąś taką moją lekkość różową. Yy, też potrafią tak po prostu pięknie przenosić, na jakieś takie przestrzenie. W górę Marka w Saint Laurent. To zawsze była taka marka mainstreamowa, którą bardzo lubiłam Miałam ogromny sentyment właśnie ten zapach In Love Again, In Love Again, Fleur de Passion Chyba tak to się wymawia, Fleur de Passion Różne wersje, Parisienne miałam Miałam te właśnie różne limitowanki Paris Jakoś z klasykiem nigdy nie byłabym po drodze, ale z tymi limitowankami Te wszystkie vergers, czy Vergers, czy różne jak najbardziej Miałam Saharienne i mogę powiedzieć, że Zdobyłam, także będę mieć na nowo Saharię, do których też mam sentyment. Jakoś miałam taki ogromny zawsze sentyment do tej marki. Wiele pięknych zapachów. Ostatnio też pokazywałam ją, wracałam do Yves Saint Laurent Cinema, jednak ze mną nie zostały. Trochę czar prysł, ale cały czas nie pryska, jeżeli chodzi o ten przepiękny Unika, czyli dawny szampan, i wres. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli chodzi o Yves Saint Laurent, to były to piękne czasy. Niestety aktualne Yves Saint Laurent. Jakoś tak y, z większością mi nie po drodze. Totalnie nie podeszła mi ta seria libr. E, wyglądy flakonów też nie. E, te mon e, Coś tam sprawdzałam, trochę bardziej na no tak, ale jednak to nie jest e, ten typ dawnych Yves Saint Laurent, e, za które to e, tę markę bardzo sobie wysoko plasowałam w moich ukochanych markach mainstreamowych. Po prostu to były przepiękne czasy marki Yves Saint Laurent. Czasy, które wypuściły takie fenomenalne perełki, miejmy nadzieję, że kiedyś powrócą.